Adasiu, drogi Adasiu, jak będziesz mnie nadal tak tutaj denerwować z tą słuchaweczką, to cię poszczuję koniem zaraz. No a na koniach się znają nasze panie, czyli pani Inga Zawadzka i Dina Zawadzka, pani trenerka i właścicielka szkoły trenującej ludzi tak naprawdę za sprawą koni. Tak to można w taki sposób można powiedzieć. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób konie oddziałują na ludzi, dlaczego nie psy. Właśnie, dlaczego nie psy? Bo zazwyczaj się mówi, że przyjacielem człowieka jest pies, który odczuwa nasze emocje, odczuwa nasze intencje, a w tej chwili się okazuje, że tak naprawdę całe moje 30-paroletnie życie myliłem się. I mój owczarek wcale mnie tak mocno nie czuł, jak pierwszy lepszy napotkany koń na przykład. Prawdopodobnie psy czują być może tak samo, może bardziej, może inaczej, tak? Także na pewno psy są wspaniałymi przyjaciółmi ludzi. Być może jest to rzeczywiście najlepszy przyjaciel człowieka, choćby ze względu na to, że pies z nami jest cały czas, tak? Rzadko jesteśmy z koniem 24 godziny na dobę. A jednak no, mając psa w domu, spędzamy z nim znacznie więcej czasu niż spędzamy z końmi, nawet ci ludzie, którzy mają konie, tak? Mhm. Natomiast ze wszystkich zwierząt, dlaczego konie? Ze wszystkich udomowionych zwierząt konie mają najbardziej zbliżone do ludzi zachowania stadne i organizację socjalną. Sfora psów rządzi się nieco innymi prawami. Koty w ogóle nie są stadne, więc ciężko byłoby uczyć ludzi, tak, zachowań socjalnych, budowania relacji itd., itd. Instynkt stadny koni oraz ich zachowania socjalne, zachowania w stadzie prawie jeden do jednego odzwierciedlają nasze zachowania społeczne i nasze zachowania socjalne. Dlatego konie, a nie psy, to jest jeden z powodów. Drugi jest taki, że wszystkie konie do tych szkoleń są specjalnie dobierane, specjalnie selekcjonowane. Idealne konie do szkoleń to są te, które były socjalizowane, to znaczy znają człowieka, nie miały żadnych wcześniejszych złych doświadczeń z ludźmi, żadnych traum, ale nie są warunkowane. To znaczy najlepiej by było, żeby nie były to konie ze sportu czy z rekreacji, tak? Czyli konie, które przebywają ze sobą w stadzie na co dzień, mają te instynkty stadne stymulowane. Natomiast gdybyśmy chcieli wziąć psy do takiego szkolenia, to ja osobiście nie zaryzykuję dzikiej sfory psów, tak? I wypuszczenia ludzi do takiej dzikiej sfory psów, żeby sobie poćwiczyli, ponieważ nie wiem, jak odpowiedziałyby psy swoim zachowaniem. A wszystkie psy, które moglibyśmy do takich szkoleń pozyskać, to są psy, które na co dzień przebywają z ludźmi w domach. Są w jakiś sposób układane, warunkowane i w bardzo dużej mierze ich zachowania zależą od zachowań domowników, z którymi przebywają, tak? Więc nie dają już tego czystego obrazu, takiego obrazu, jaki daje koń. Dlatego konia, a nie psy. Możemy się strasznie dużo od psów i kotów uczyć w jakichś pojedynczych umiejętnościach czy pojedynczych płaszczyznach. Od koni się uczymy holistycznie. Na poziomie emocji, na poziomie umysłu, na poziomie intelektu, na poziomie ciała. Tak? To tyle, jeśli chodzi dlaczego konia. W międzyczasie Państwo mogą oglądać właśnie materiał związany z szkoleniami tego typu. Ja tak już ta moja wyobraźnia już tak wybiega w przyszłość i tak sobie wyobraziłem, że tutaj psy na smyczy, gdyby tak udomowić konie, na przykład takie chodzenie na smyczy z koniem, albo ja na przykład spałem swoim z psem, nie wiem, czy tak się mogę przyznawać oficjalnie, ale gdyby tak spać z koniem, że to jest takie... No, mi się zdarzyło spać z źrebakiem na przykład, który stracił Proszę matkę. Proszę tego nie mówić na wizji, no to zaraz... I źrebul, który stracił matkę i który był wykarmiany butelką, tak? I który po prostu traktował mnie jak matkę, łaził za mną jak psiak i przez pewien czas był zabierany do domku przy stajni, w którym ja nocowałam i który po prostu układziony do łóżka i przykrywany kołderką. No więc to się zdarza, gorzej kiedy taki źrebulek, który początkowo waży 30 kilo, potem już waży 300, a dalej chce, żeby go wziąć na rączki. Także konia też pewnie można, tak, udomowić, tylko po co? To będzie nieszczęśliwy, będzie nieszczęśliwy. Ale będzie cierpiał. Dina, to już w ogóle nie chcę pytać, z kim ty spałaś, więc tego pytania nawet nie zadam. Podobno koń rozpoznaje nasze intencje. Mówiłyście wcześniej, że w 100% potrafi rozpoznać to, czy mamy do niego dobre intencje, czy mamy złe. Czyli przykładowo, gdybym ja zrobił złą minę,
do jakiegoś tam źrebaka bądź konia, a w rzeczywistości moje intencje były bardzo pozytywne. Nie chciałbym go skrzywdzić. Czy koń to rozpozna? Jak to wygląda w praktyce? Bo... Absolutnie konie trafiają bezpośrednio do naszych intencji, do naszego ja i robią to bardzo szybko. Nie rozumieją naszych gestów, naszych zachowań, naszej maski, tak, mimiki. I tak naprawdę czują naszą energię. W związku z tym u ludzi jest tak, że ja mogę się do ciebie uśmiechać, mogę być miła i sympatyczna, wyciągać do ciebie rękę. A śmiesz się z mojego sweterka, na przykład. Śmiesz się z twojego sweterka, niby sympatycznie, ale tak naprawdę to chcę kasę od ciebie pożyczyć. Mm-hmm. I ty się zorientujesz, tak? Zorientujesz się, nie wiem, może za 2 tygodnie, może za miesiąc, a może za 3 lata o moich intencjach. Mm-hmm. Natomiast koń nie czyta tej mojej zewnętrznej warstwy. Koń wie od razu, jakie są moje intencje, że ja jestem na przykład, nie wiem, sfrustrowana, albo ściśnieniowana, albo zła, albo smutna. On tą energię wyczuwa natychmiast. I moja postawa tutaj konieczna, konieczna jest spójność. Jeśli tej spójności nie ma, nie ma spójności pomiędzy naszym zachowaniem a naszymi intencjami, jakby koń odbiera intencje, tak? Czyli jeśli ktoś robi groźną minę, napina mięśnie, robi grymas na twarzy, koń może być zaciekawiony. Jeżeli nie ma intencji agresji, on będzie podchodził zaciekawiony, wąchał, zastanawiał się, co też się tam dzieje z tym człowiekiem, że tak śmiesznie wygląda. Ale jeśli nie ma agresji intencjonalnie, to po prostu nie będzie uciekał, tak? Czy też nie zaatakuje. Natomiast może być tak, że i czasami tak jest, że ludzie mają intencjonalną agresję, natomiast zakładają maskę spokoju, tak? I koń to wtedy wyczuje. I się uśmiechają i podchodzą z uśmiechem, podchodzą niby spokojnie, niby łagodnie, niby się skradają, niby to są takie miękkie kocie ruchy, ale jednocześnie intencjonalnie jest agresja i koń odpowiada na intencje bezbłędnie. I w tym momencie ucieka czy atakuje? Nie, absolutnie nie atakuje. Te konie, które pracują z nami na warsztacie, jedyna ich reakcja taka negatywna na człowieka to jest na przykład, że on się odwróci, tak, nie będzie chciał współpracować, po prostu odejdzie. Sygnalizuje z całym sobą, całym swoim ciałem, że on nie ma ochoty na kontakt. On wtedy się odwraca, odchodzi, oddala się, tak? Natomiast te konie, które dobieramy do szkoleń, nie atakują ludzi. Nie jest to tak, że te konie nie są agresywne. To są też konie, które nie miały wcześniej żadnych traum i złych doświadczeń z ludźmi. I konie, które na co dzień również są bardzo spokojnie prowadzone, tak? Czyli nie ma przy nich żadnej nerwowej atmosfery. I one po prostu są między sobą w stadzie. Konie też potrafią między sobą jakby dać sobie sygnał i ostrzeżenie, tak? Jeden drugiego kopnie, ugryzie, powie, stary, nie podchodź, bo jakby nie pchaj się na mnie na przykład, tak? I one potrafią sobie dać te kuksańce rozdawać, podobnie jak my. Także nie ma tutaj możliwości, że koń zaatakuje. Natomiast konie swoją postawą i swoim zachowaniem sygnalizują, nie mam ochoty z tobą nic robić. Weź się, zastanów w ogóle, czego chcesz, a potem dopiero do mnie przyjdź, tak? Mhm. Czyli pokażę zad, znaczy, że ma głęboko nas w zadzie. Jakie są, dużo mówi się o faktach i mitach, jeżeli chodzi o konie. Teoretycznie w bajkach szczególnie widać, jak się podaje mu cukier, on je ten cukier. Czy rzeczywiście konie lubią cukier? Lubią cukier, uwielbiają słodkie rzeczy i uwielbiają cukier. O, czyli to nie jest mit, to jest prawda. To nie jest mit, to jest prawda. I jeżeli chodzi, też słyszałem kiedyś informację, że koń nas się boi, dlatego, że nas widzi jako przeolbrzymie potwory, czyli że widzi nas znacznie większych. Fakt czy mit? Czy konie, jak widzą konie? Konie jak widzą? Szczerze mówiąc, nie słyszałam, żeby widziały, że jesteśmy więksi lub widziały większe rzeczy. Być może jakby z racji tego, że oko jest inaczej zbudowane, soczewka sama, to może w jakiś sposób świat jest zniekształcony, ale to, że większy, to szczerze mówiąc o tym nie słyszałam. Widzą, mogą widzieć pod trochę innym kątem, to znaczy jeśli się stanie pod jakimś kątem do konia, tak, i wyciągnie blisko i wyciągnie do niego rękę, to koń może widzieć człowieka nieco oddalonego, a rękę mocno przybliżoną, tak jak w obiektywie czasami. Ja się nie znam na obiektywach, więc nie mogę powiedzieć, nazwać fachowo obiektywu,
ale czasem jest to widzenie w obiektywie takie, że sama postać jest trochę oddalona, a wyciągnięta ręka jest duża, powiększona i przybliżona. Widzi tak. Koń może widzi, tak widzieć w ten sposób. W ten sposób. Ewentualnie jeszcze no, widzi nas, nasza postawa, nasza postura, nasze ręce, nasza twarz, rozstawienie oczu, no to wszystko to są cechy drapieżnika, tak? Więc my dla niego jesteśmy gatunkiem drapieżnika i być może... On się nas po prostu boi. Może się bać, jeśli nie jest do nas przyzwyczajony. Może się bać lub może pewnych gestów nie odczytywać tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Koń postrzega nas jak drapieżnika ze względu na nasze cechy zewnętrzne, na zachowania postawy, właśnie to, co Dina powiedziała. Ale to powiem szczerze, że ten koń ma trochę racji, bo ludzie czasami zachowują się gorzej niż drapieżniki, więc tu się nie myli. Jak wygląda sprawa z pamięcią u koni? Bo też słyszałem różne opinie. Tu wspomniała pani, że tej pamięci tak naprawdę jest bardzo krótkotrwała. Gdzieś słyszałem, że konie są bardzo pamiętliwe, jeżeli chodzi o przeżycia traumatyczne. Tak, to prawda. Co na to fachowcy? Dokładnie tak jak pan powiedział. Koń ma psychikę 3-letniego dziecka, więc ta pamięć krótkotrwała, pewne ćwiczenia, elementy, których z koniem wykonuje, ta powtarzalność jest istotna, bo koń chętnie szuka sobie innych wrażeń dookoła. Natomiast pamięć długotrwała jak najbardziej jest u koni bardzo silna i jeśli chodzi o różne traumatyczne przeżycia, ale nie tylko traumatyczne, bo również te dobre, to koń je pamięta. Podobno ze wszystkich ssaków koń ma najmocniejszą, najgłębszą pamięć bólową, czyli pamięta rzeczy, które zdarzyły się złe, które były połączone z bólem, którego doświadczył, bólem fizycznym, tak? I potem konie pamiętają i mogą reagować na porównywalne okoliczności, czyli nie wiem, pan w czerwonej kurtce i czapeczce z daszkiem kiedyś bardzo go skrzywdził i to bardzo bolało i po wielu latach osoba w czerwonej kurtce i w czapeczce z daszkiem może wywołać u konia, tak, przypomnienie tej sytuacji bólowej, czy też miejsce, w którym to się zdarzyło, tak, czy porównywalne środowisko, w którym to się zdarzyło. Podobno, nie wiem jak to jest, nie potrafię powiedzieć, bo ponoć słonie też mają nieprawdopodobną pamięć, jeśli chodzi o traumy, ale z całą pewnością konie mają bardzo dobrą, jeśli nie najlepszą pamięć bólową. No tak, są warsztaty z psami, z końmi, są podobno warsztaty z kurczakami, ale o czym może kiedyś też będziemy rozmawiali. Niedługo będą ze słońmi, nie, ze słoniami, no to końmi, słoniami. Moi drodzy, dzisiaj w naszym studiu gościliśmy naprawdę wspaniałe panie, które o koniach wiedzą na bardzo dużo. Ja się podczas tego 30-minutowego programu dowiedziałam więcej niż podczas całej nauki w podstawówce biologii. Widocznie pewnie na biologii nie uważałem, a tutaj się skupiłem na tym. Albo na biologii nie było koni. Albo na biologii nie było koni. Tylko stół też jest, była taka duża, ogromna pani. I żaby. Były żaby. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem tylko zapowiedzieć program Wagon Kulturalny z koni bądź bez. Nie wiadomo, kogo tam Adam przyprowadzi. Zobaczycie Państwo już niebawem, a ja się żegnam z naszymi gośćmi, pani Inga Zawadzka bardzo dziękuję. I pani Dina dziękuję Zawadzka. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję za naprawdę ciekawą historię i więcej jestem obeznany z koniami tak naprawdę. Wiemy znacznie więcej, że konie nie są takie straszne, jak się je maluje, jak się wydają. To co, moi drodzy, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za dziękuję. Uwagę i życzę udanego, miłego weekendu z koniami bądź bez. Dziękuję bardzo.